Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian. Dzisiaj witam Was z mojego specjalnego studia w Bydgoszczy. Ogółem myślałem, by zabrać FIFA ze sobą, ale no stwierdziłem jednak, że sobie odpuszczę. Tydzień bez gameplayu powinien zrobić dobrze. Dzisiaj nie o FIFA, dzisiaj o mistrzostwach, a właściwie o końcu mistrzostw, ponieważ stwierdziłem, że sobie trochę o tym pogadamy. No niestety porażka z Francją 1-3. Ja typowałem, że Francuzi wygrają 3-0, więc no tak jak Wam mówiłem, nie nastawiałem się na nic innego i było to najlepsze, co mogłem zrobić, choć jedyne, co mogę teraz powiedzieć, to to, no czuję ogromny niedosyt i to po prostu boli, nie ma nic gorszego dla mnie jako kibica, jak czucie niedosytu po obejrzeniu jakiegoś spotkania, wiecie, do czego teraz nawiązuję, ale no pokazali nasi piłkarze, że w tę piłkę grać potrafią, bo to jest po prostu oczywiste, prawda, grają w takich klubach, że koniec końców, no nie zapomina się tych umiejętności, ale no niestety przez pierwsze mecze w fazie grupowej wytyczne od trenera były jakie były. Przyniosły one nam sukces, bo w końcu z tej grupy wyszliśmy, ale możemy już gdybać, prawda? Co by było, gdyby Lewy wykorzystał karnego z Meksykiem, gdybyśmy wyszli z pierwszego miejsca, zagralibyśmy może z Australią, no nie zagraliśmy. Zagraliśmy z Francją, z mistrzami świata, którzy patrząc na to jak grają, no może aż tak bardzo nie zachwycali w tym meczu z nami, no ale Mbappé. Tak samo jak Argentyna ma Messiego, tak... O Jezu, no co ja więcej mogę dodawać, sami ten mecz widzieliście, bałem się po prostu jak on rozpędzał się z tą piłką, przecież no jak można być tak szybkim, to się w bani nie mieści. Jestem mega zadowolony z tego, jak nasza reprezentacja grała, gdyby zielu... za dużo gdybania, no ale piękna była ta sytuacja, szkoda tylko, że poleciało to prosto w Lorisa i że później to, nie ma co teraz tak tego, wiecie, rozgrzebywać, bo to będzie jeszcze gorzej. No ale dobra, wyszli ci nasi piłkarze na Francję i co się okazało, że nagle Kamiński potrafi dryblować, że Zieliński potrafi zrobić kilka szybkich obrotów, utrzymać się przy piłce. Później po meczu właśnie Lewandowski i Zieliński powiedzieli, że im za bardzo taka gra defensywna się nie podoba, że chcieliby, żeby po prostu drużyna była ustawiana bardziej ofensywnie. Ja ich jak najbardziej rozumiem, ponieważ no mówię, no inne nastawienie było na ten mecz z Francją i to się kurczę dało oglądać i naprawdę no można było stanąć za tą reprezentacją, no bo musimy być ze sobą szczerzy, te trzy mecze w fazie grupowej były gówniane, tam poziomu nie było i super, że z tej grupy wyszliśmy, bo to jest sukces, ale no jest ten niedosyt. Jestem ciekaw tylko, co się z Robertem stało, nie? Bo jednak ten rzut karny, dobrze dla niego, że został powtórzony, ale to w jaki sposób podszedł do niego, ja wiem, że miał ten swój charakterystyczny nabieg, ale to nie było to, prawda? To było jakieś 10% tego i on po prostu podał do Lorisa, no na jego szczęście zostało to powtórzone, wtedy 11 już wykorzystał, ale nadal no, mimo że Lewy strzelił dwie bramki, zanotował jedną asystę, tak jednak no, dla mnie to nie był ten Lewandowski, którego znamy. I tak dla mnie jest niesamowite, że patrząc na to, jak ta nasza kadra wygląda przez ostatnie lata, on jest tym najlepszym strzelcem w historii. Ja się tak przeglądam, internet nie głosy, że no wywalić Lewego z kadry. No akurat uważam, że nie, że gdyby nie Lewy, to nas by pewnie nie było na mapie piłkarskiej od długiego czasu. Bardziej bym się przejmował innymi piłkarzami, jak na przykład, no ja chyba 4 lata temu mówiłem, że już Grzesiek Krychowiak nie powinien być w tej kadrze i mamy 2023 już prawie, nie? Czy jestem za tym, że trener powinien zostać zmieniony? Ja nie wiem, bo się na piłce nie znam. Można to wszystko uznać za jeden wspaniały plan, prawda? Za taktykę, że okej, mieliśmy miernie grać w grupie, żeby po prostu wyjść, później się rozkręcić. Może byśmy się jeszcze lepiej rozkręcili, gdybyśmy nie trafili na Francję, ale nie gdybamy. No wiecie, te głosy po meczu Lewego, Zielińskiego już pokazują, że może ta współpraca z Michniewiczem nie najlepiej wyglądać w najbliższym czasie. W końcu teraz trzeba się zakwalifikować na Mistrzostwa Europy, które już za półtora roku będą w Niemczech. Oczywiście awans na Euro musi być formalnością, ale no jeśli jest taki zgrzyt, jeśli chodzi o styl gry między najważniejszymi piłkarzami a trenerem, to nie wydaje mi się, by zwiastowało to coś dobrego, gdy otwarcie mówią o tym w wywiadach. No musimy czekać na rozwój sytuacji, wątpię, żeby Michniewicz zostanie zwolniony, bo jednak no, wyszedł z grupy, walczyli naprawdę jak równy z Francją. Tak jak Wam mówiłem wczoraj, ja jestem zadowolony z tej porażki, jak głupio to brzmi. Gdyby Mbappé miał gorszy dzień, to może, szkoda tej pierwszej bramki, prawda, gdzie Giroud tak łatwo się uwolnił od Kiwiora. No ale jednak, raczej nikt przed meczem o zdrowych zmysłach nie sądził, że pokonamy tę Francję. No nic, teraz jako kibicom reprezentacji pozostaje nam czekać na kwalifikacje do Mistrzostw Europy. Zobaczymy, jak nasza gra będzie tam wyglądać, czy jednak znów będziemy się nastawiać na defensywny futbol, czy jednak pokażemy to właśnie to, co we wczorajszym meczu 1-8 Mistrzostw Świata. No dzisiaj, w momencie, gdy to nagrywam, czekam na mecz Japonii z Chorwacją i Brazylii z Koreą Południową. Nie nastawiam się na jakieś niespodzianki. Wiecie, no moje typy to Chorwacja oraz Brazylia. No i wtedy, no już fajnie zaczyna się układać ta drabinka. Ćwierćfinały Holandia, Argentyna, Anglia, Francja. Szkoda, że ten Urugwaj mi zniszczył przewidywania. No tak podsumowując, kurczę, ten niedosyt, nie? Po prostu niedosyt.
można było zagrać ofensywniej z tym Meksykiem, bo chyba ten mecz z Meksykiem nie boli najbardziej. Serio, nie z Argentyną, bo to Argentyna, która też jakoś wybitnie, kurczę, nie grała, ale ten Meksyk. Za dużo gdybania w tych mistrzostwach, no. Jeszcze raz podsumowując. Kurczę, no jestem zadowolony, bo ten mecz z Francją wyglądał naprawdę super. Ale chciałbym po prostu w następnych meczach widzieć naszą kadrę grającą w piłkę, a nie broniącą się, bo my mamy czym atakować. Dobra, mamy wyzwanie FIFA World Cup Brazylii, wymienna paczka jest nagrodą. Dobra, po 10 minutach zrobiłem to wyzwanie na telefonie, mam nadzieję, że było warto. CONMEBOL, prawda? 75, ale nie wiem jaka jest kolejność tutaj. A, taka jest kolejność, rozumiem. Dobra, miły akcent. O, i w taki sposób kończymy ten odcinek. Czerwony Krychowiak, ale czerwonej na mundialu nie dostał, plus dla niego. Dobra, ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, dajcie znać jak wy się czujecie po tym meczu z Francją w komentarzach. No i co no? Ja wam powiem tak, nie wstyd przegrać z Mistrzem Świata 2022, prawda? Do zobaczenia jutro w kolejnym filmie z FIFA, trzymajcie się, cześć! A czekajcie, jeszcze wam widok pokażę, bo niesamowicie się ta Bydgoszcz rozwinęła. Kurde, a niektórzy mówią, że Polska w ruinie. Niesamowite. Dobra, to do jutra. Cześć!